Trzy rzeczy chciałbym, żeby się dokonały dzięki temu mówieniu, że znaczy, na chciałbym się przysłużyć pozytywnym tym znaczeniu. Po pierwsze, uporządkowanie pewnych pojęć. Wiem, że Paniom to się może mało podobać, ale już w tytule mamy takie pojęcia. Relacje w miłości, a szczęście w małżeństwie, w życiu i w wieczności. No to są oderwane zupełnie jakby od siebie pojęcia. Chciałbym pokazać, że to jest wszystko ogromnie spójne, że nie da się tego oddzielić. Tak jak czasem się przedstawiam, nauczony przez chłopaka, który wyrósł z domu dziecka bez ojca, matkę wziął dwa razy w życiu, przedstawiam się, jestem szczęśliwym człowiekiem. I to w tej kolejności szczęśliwym człowiekiem, jeszcze mógłbym być szczęśliwym mężczyzną, szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym mężem, nie mógłbym być szczęśliwym mężem, gdybym nie był szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym ojcem, nie mógłbym być szczęśliwym ojcem, gdybym nie był szczęśliwym mężem. Szczęśliwym teraz już mogę być teściem i to samo, gdybym nie był ojcem, nie mógłbym być teściem. Szczęśliwym dziadkiem i to wszystko są bardzo ściśle powiązane. Choć dzisiaj bardzo często nie spotkam tym, no męża mu jest fatalny, ale naprawdę jest dobrym ojcem. On dużo nie wie, co mówię. On bardzo, rozwodzimy się, ale oboje bardzo kochamy dzieci. Nie wiedzą, co mówią. Jakieś tam emocje sympatyczne mają do dzieci, no tak, ale nie kochają dzieci, bo miłość rodzi dobro i tylko dobro, a więc nie krzywdzą. Wobec tego ktoś, kto decyduje się na skrzywdzenia, zawsze jest krzywdzą, no traci prawo do mówienia, że kocha. No, ale żyjemy w świecie, który tak bełkocze, mieszając pojęcia, że wybaczcie, zwłaszcza panie, będę starał się pewne rzeczy pomazywać tak bardzo patologicznie po mężu, po inżyniersku, z tym inżynierem 40 ponad lat uczyłem studentów na uczelni technicznej, więc takim mi zostało, prawda? Zawsze chciałem czegoś nauczyć, zawsze chciałem coś pokazać, coś nazwać, żeby stało się jasne. Bo tamtym szczegółów to się można nauczyć samemu, to trzeba ustawić sobie w głowach. Czyli pierwsze to było takie uporządkowanie pojęć, między innymi miłość, szczęście, szczęście wieczne, szczęście doczesne, to wszystko. W paru słowach postaram się to zrobić. Druga rzecz, praktycznie niezmiernie ważna, to porządkować nasze tęsknoty. Tęsknota, oczekiwanie, pragnienie jest motorem aktywności człowieka. My dążymy do tego, o czym marzymy. Jest tragedią bardzo wielu ludzi. Pewnie potroszę wszystkich, że my marzymy o rzeczach, które są sprzeczne z naszym szczęściem. Wpadamy w pułapkę, bo jak marzenie się spełnia, to jesteśmy zadowoleni. I nam się wydaje, że to jest to. Jakiekolwiek będziemy mieli marzenie i ono się spełni, to będziemy zadowoleni. Tylko możemy być bliżej szczęścia lub dalej szczęścia. W zależności od tego, czy to marzenie było zgodne z moją naturą, czy ono było wynaturzone. Jeżeli facet marzy o zdradzaniu żony, to i to spełnia, to jest zadowolony, ale jest coraz dalej od własnego szczęścia. Pamiętamy marzenie brata syna marnotrawnego? Co wypomniał ojcu? Bo ten twój syn z nierządnicami roztrwonił majątek. Tam wcale nie było słowa o nierządnicach. Poszedł w dalekie strony, roztrwonił majątek, koniec, kropka. Nie wiadomo na co. A w oczekiwaniach brata, on miał lepiej, miał nierządnicę, ja miałem gorzej, nie miałem nierządnicy. Krzywda mi się stała. Słuchajcie, oczekiwania, do tego dochodzę po latach te spotkań z ludźmi, własnego życia, własnych przemyśleń, że oczekiwania są fundamentalnie ważne. Żeby im pięknie oczekiwać, to znaczy nam sił na wypełnienie tych oczekiwań. Jeżeli będziemy fałszywie oczekiwać, to będziemy tracić energię na rzeczy, które nie przyniosą szczęścia. To bardzo mocno to dotyczy małżeństwa. Czego jako małżonkowie oczekujemy? To powiemy w drugiej części, na drugiej godzinie. Czyli taka powiedzmy, bardzo wielu na przykład mężczyzn, uczciwych i porządnych, tęskni do różnych karier, które ewidentnie są kosztem rodziny, prawda? I spełnia te kariery, robi te kariery. Wcale nie znajduje w tym szczęścia. Jeszcze znajduje niezadowolenie żony, że za mało jest w domu, prawda? Przecież dla rodziny pracuje, on dla rodziny się poświęca. Także uporządkowanie w tym względzie jest niezwykle ważne. I trzecia rzecz, którą chciałbym praktycznie, w której chciałbym pomóc wam, że za nikogo nie podejmę żadnej decyzji, to jest plan działania. Żebyście stąd wyjechali, a nawet jeszcze przed wyjazdem, podejmowali jakieś elementy pewnego planu, ale koniecznie przełożonego na czyny. Plan przełożony na intencję, od dzisiaj będę lepszym mężem, to jest w ogóle śmiechu warte, tak? Będę lepszą matką, będę lepszą żoną, bzdura. Ale od dzisiaj mogę zacząć coś robić, czego nie robiłem,
co uczyni mnie lepszym mężem, lepszą matką, lepszym bratem, siostrą i tak dalej. I jeżeli byśmy się rozjechali bez przełożenia na konkretne czyny, to wszystko, co usłyszycie, ale fajne rzeczy, się rozumieje. Się rozumieje po prostu. Przez chwilę słuchaliście o Eucharystii, tak? Fajno, no. Tak, rzeczywiście, no. Chciałbym mieć taką wiarę, żeby tak. I co? I nic. Ale powstanie decyzja, ok? Raz w tygodniu, dodatkowo, nie dlatego, że muszę jako katolik, bo takie zobowiązanie w niedzielę i święta uczestniczyć, tak? Raz w tygodniu pójdę sobie tak sam w siebie na Eucharystię. Jeśli byś podjął taką decyzję i ją wypełnił, to oczywiście to wpłynie na twoje życie i szczęście. To jest niepodważalne. Choć za tym się nudził, ziewał, spał, nie miał kontaktu z tamtą rzeczywistością, która tam się dzieje. To i tak samo obecność, samo kto z kim przestaje, tak? Przecież adoracja, no pewnie niektórzy mają takie doświadczenia, że unoszą się w powietrzu na adorację, ja się nie unoszę, no. Różne myśli mi przychodzą. Ale wiem, że jak tam jestem i zmuszę się do tego, że jestem, no to się przekłada na coś. Tak? I więc te trzy tereny. Uporządkowanie myślenia, wglądnięcie w te cnoty. Czy one, aby nie... Bo to jest trochę napięta świat. Właściwie w świecie toczy się walka, w świecie Ducha Świętego i złego, o napędzanie ludzkich tęsknot. Przecież zły duch nam próbuje wmawiać, że wszystkie ojcostwa są fajne, tak? A że do takich hasełek grzeszne dziewczynki idą do nieba, nie grzeszne mają raj na ziemi. I wystarczy 5 sekund zastanowienia się nad tym, żeby stwierdzić, że to jest absolutna bzdura. A ile dziewczynek poszło za tym? 12-13-letnich? Niegrzeczne, alkohol, narkotyki, seks, bawiał się. Zadowolony z siebie nie ma jak, bo to zapanowało i to mają. I ruinują sobie życie, życie swoich rodziców, wszystkich znajomych, przyzwoitych i tak dalej, i tak dalej. Więc żyjemy w świecie, w którym się toczy walka duchowa. Przy czym, w związku z tym, że jest w nas to często bardzo zła, wynikła z żołnierzowanego, nie wierząc tego nie wiedzą, tak, my to wiemy. To my musimy dokonać świadomego wyboru, czy ja świadomie opowiadam się nad Duchem Świętym i wiążę się z Nim i korzystam z łask i się wstrzymam zębami tego świata. Czy ja zupełnie świadomie, nie muszę podpisywać teografów, ulegam Duchowi tego świata. I wówczas popłynę z Duchem tego świata, przeżyję trochę przyjemności, będę zadowolony, bo będą mi się spełniały moje niecne plany, ale do niczego dobrego nie dojdziemy w ten sposób. No dobra, to przejdźmy już do konkretów. Chciałbym dotrzeć i do kobiet, i do mężczyzn. To jest pewna trudność, bo do kobiet się dociera przez uczucia, przez obrazy, przez tęsknoty rozbudzone, prawda? Wiecie, o czym mówię. A to facetów dociera się twardą mową logiczną, która go przekona. A rzeczywiście, kurczę, coś ty musi być. Może by też warto spróbować. Wiecie, że mamy takie manewry, którego bardzo lubię, spotkania z samymi facetami. Już miewałem takie nawet ponad 1000. I wiem, że tam, przepraszam panie, nie muszę ozdobników, ładuję po prostu wszystkie konkrety i fateki. Nieraz tak się będą otwartą gębą, prawda? Bo nazywam rzeczy, które oni gdzieś tam sobie mają, ale świat im to wykradł. Świat ich przekierował na jakieś tory, które nie prowadzą do ich szczęścia. Także mimo wszystko muszę zrobić to, pogodzić to wszystko. Ale jeżeli mamy mówić o relacji w miłości, to wybaczy Pani, Panie wybaczą, ważniejsi są faceci. Dlaczego? Bo Wy to macie w sobie. Wy macie wszystko, co potrzeba do budowy relacji miłości. I cechy psychiczne, ta wrażliwość, empatia, zdolność czuwania się życzliwego w sprawie drugiego człowieka, to zgadywanie myśli z tego wynikające, prawda, to... Im człowiek bardziej potrzebujący, biedny, chory, tym bardziej kobieta tam się, prawdziwa kobieta, się uruchamia, odnajduje. Tak jesteście stworzone, drogie panie, macie to za darmo. Zdolności do budowania relacji międzyludzkich i tęsknotę do budowania relacji międzyludzkich. To to dobrze się z każdej normalnej kobiety. Niektóre kobiety to zabijają sobie, to mówię, w każdej normalnej kobiecie. Mam nadzieję, że we wszystkich tu obecnych, tak? Wyglądacie już najmniej normalnie. Więc macie to. Macie coś jeszcze. Choć wiele kobiet to zabija. Wrodzoną gotowość
poświęcenia się dla relacji miłości. To się bardzo tak aż fizycznie ujawnia przy każdym świeżo urodzonym dziecku. Matka zapomina o sobie, nieprzespane noce, szczęśliwa, tak? Siedziała jakieś godziny przed lustrem, to w ogóle zapomniała o lustrze i nadal jej funkcjonuje. I jak byle dziecko było zdrowe, byle noc przespało, byle coś tam, byle, prawda? Czasami ten z nocy na poziomie, żeby zrobił kubkę, tak? Żeby odbeknęło po jedzeniu. No. I zapomina całkowicie o sobie. Więc, drogie panie, macie za darmo otwartą drogę do waszego szczęścia. To są przeszkody. Między innymi facet. My tak nie mamy. Wszystkie nasze talenty, nasze męskie wrodzone talenty są ukierunkowane na rzecz, nie na człowieka, na świat materii. My się uczymy, jedni lepiej, drugi gorzej, poświęcać dla człowieka, zwracać uwagę na człowieka. Ale pierwotnie dla nas liczy się ten wymiar materialny. Tam są nasze talenty, my świetnie rąbiemy drewno, my fantastycznie walczymy z żywiołami tego świata. Co więcej, nam to przynosi, drogi panie, naprawdę autentyczną frajdę. Tam się odnajdujemy. Zawalczyć z żywiołem, wygrać. Zrozumieć pewne prawa przyrody, podporządkować je, zużyć, tak? Był ogień, była woda jako żywioły. Umieliśmy to obrócić przyjazne człowiekowi siły, tak? Pracują na nas, prąd nam produkują, prawda, i tak dalej. To jest żywioł mężczyzny. Mężczyzna, tak jak kobieta, ma otwartą drogę do szczęścia, przez miłość już zdradzam, to chcę powiedzieć, tak mężczyzna musi przeskoczyć siebie, żeby nadawać się do relacji miłości. I to jest nasza męska trudność. Ale Pan Bóg nie zostawił nas samymi, bo uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Bardzo wiele. W poradni praktycznie wszystkie żony w tych małżeństwach gorzej się czujących, bo takie tam najczęściej przychodzą, prawie wyłącznie. Wszystkie żony są, mają niedosyt relacji miłości. I jeszcze chyba nie spotkałem kobiety, która powiedziała, wie Pan co, 20 lat jesteśmy małżeństwem. Kurczę, próbuję na przykład, nie udało mi się męża jeszcze nauczyć miłości. Nie. Pretensje. Że on nie potrafi, że się zajmuje swoimi sprawami, że on ucieka do pracy, że on ucieka do jakichś tam białań i tak dalej. Nauczycielka narzeka, że uczeń umie dodawać. Ani nie podjęła ani jednej próby, żeby go tego nauczyć. To mówię, umie się, dorosły jest. Otóż, drogi panie, kobiety nas mają nauczyć miłowania. Oczywiście powinno to zaczynać od mamy. I mądra mama uczy chłopczyka miłowania, które polega na z jednej strony panowaniu, a z drugiej strony dzieleniu się sobą. Poświęcaniu się nie dla materii, nie dla dzieła, nie dla jakiejś tam wyczynu, tylko poświęcanie się dla drugiego człowieka. Kiedyś tam wychwyciłem opowieść jednego z duszpasterzy akademickich, taki fragmencie, gdzie dziewczyna się obraziła na chłopaka, bo umówiła się z nim na randkę, a on nie przyszedł, bo musiał się opiekować chorą babcią. Dziewczyno, powinnaś skakać pod sufit. Masz już gotowego do mnie. Przecież przyjemniej mu było się spotkać z tobą niż być babcią. Ale jest wdrożony w to, że człowiek potrzebujący pomocy ma tą pomoc otrzymać. To już jest, za ciebie już ktoś, ta rodzina, w której on wyszedł, wychował się, już kawał przerobiła roboty twojej. Bo ostatecznie to, czego nie zrobiła mama, siostra, koleżanka, narzeczona, ma to kończyć żona. Nauczyć chłopa miłości. Żebyśmy nie wydali dziecka z kąpielą. Drogie panie, my jesteśmy stworzeni po to, czym jesteśmy ziemię poddaną, powiedziane do mężczyzny, znaczy poddaj sobie materię. Przystosuj materię do życia. Ty masz zbudować dom, ty masz dostarczyć pożywienie, ty masz obronić przed najeźdźcą. To jest twoje zadanie życiowe. Kochani panowie, ale nie cel życia. To jest zadanie życiowe. Wyposażyć rodzinę w materię, utrzymać rodzinę, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo psychiczne, co w ogóle przerasta większość mężów, tak? Jest obciążenie psychicznym dla żony, a nie wsparcie. Pretensje do żony, że jest taka niestabilna, zamiast być oparciem, prawda? W ogóle nawet nie wie, że on ma być oparciem. On szuka mamusi i mamusia ma go pocieszyć, że dyrektor na niego dzisiaj nakrzyczą. No to nie są rzadkie postawy męskie. Oczywiście wynikające z niedojrzałości męskości. W każdym razie, macie nas Panie nauczyć. Czy Pan Bóg was zostawił w sytuacji beznadziejnej?
Kultura to pogorszyła. Bo co kultura czego dokonała? Powiedziała kobietom, że mają żądać miłości, a nie uczyć miłości. Wyrzuć faceta, jak się nie nadaje. Znajdź co najlepszego. No, oczywiście nie ma gdzie szukać tego lepszego. Jak kobiety, gdyby dziewczyny uczyły chłopaków miłości, to przecież wszyscy chłopacy po kilku znajomościach by byli fantastycznymi, potencjalnymi mężami albo kapłanami. No, dziewczyny rozbestwiają, bo na przyknięcie palcami zgadzają się na wszystko, czego mu się zachce. I on nie musi się go nawet wysilać, tak? Musi poświęcać dla człowieka. On ją ma na trzecim spotkaniu. Wiele, wiele, wiele kobiet porządnych wyrządziło mężczyznom tą krzywdę, że wiedząc, że relacja intymna przed ślubem jest niszcząca, on nie wiedział. Zgodziła się na nią. Oczywiście, że pod jego presją zwykle. Choć dzisiaj coraz częściej dziewczyny polują na chłopaków. Tak daleko odeszły od swoich naturalnych ról i przeznaczenia przez twórcę. Więc, drogie panie, jesteście pomocą potrzebną nam, mężczyznom, do tego, byśmy w ogóle mogli być szczęśliwi. Bo wy nas macie nauczyć kochać. A tylko miłość, zaraz dojdziemy do tego, jest źródłem szczęścia. Żeby kobieta chciała uczyć, wszystkie żony tutaj wzywam, żeby, mimo że wygląda to beznadziejnie, że jesteśmy tępymi uczniami, to mimo wszystko nie ustawaj do końca życia w pracy, uczenia nas w szczególności gestów, które was będą przekonywały o tym, że jesteście kochani. Bo mężczyźni kochają żony. Ciężko pracują, oddają pieniądze, wysilają się. Ale nie, czasem nie chcą, a czasem nie potrafią, a czasem nie mają tego pomysłu, żeby się nauczyć, poza tą ciężką pracą na rzecz rodziny, wykonywać gesty, zachować zachowania, nawet wysławiać się w sposób, który żonę będzie przekonywał o tym, że jest kochana. To jest najważniejsze w małżeństwie. To też najważniejsze jest dla dzieci. Żeby żona czuła się tak na magnesie symetrycznie, żeby panie wiedziały, panie właściwie wszystko niby wiedzą, ale czasem trzeba to przypomnieć. Czego poczuje mężczyzna? Że mu było dobrze w małżeństwie? Chce czuć się przy tej żonie mądry, dzielny, szanowany, potrzebny. Ile żon dzisiaj nie daje tej satysfakcji swojej mężu? Nie dojdę, jesteś skończona, nie dojdę. Jakby był mi, że Stasia nie dojdę, to mi zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojdę jesteś. Nie? I tak w kółko. W narzekaniu jesteśmy dobrzy. Kto niczego nie daje. Czyli żeby przełamać to, żeby kobiety wytrwale, mimo tępoty uczniów, swoich mężów, chciały uczyć go. Panowie, a dla nas nie mniej trudne, to jest chciejmy się uczyć od kobiet miłości. To wszystko, są różne dziedziny życia. Ja czasem mówię tak w wielkim skrócie, że mąż zawsze powinien słuchać żony. Bo żona ma potrzebę mówienia o tym w niej środku i wielkim czynem na rzecz żony jest słuchanie o wszystkim, o czym ona mówi. Jak jest na etapie kubki niemowlęcia, to będzie opowiadać godzinami o kubkach, prawda? O gramach wagi, o czkawce, o tym. Masz słuchać nie dlatego, że materia interesuje. Ty chcesz wiedzieć, żyje czy nie żyje, koniec. To jest istotne dla faceta, nie? Ale masz słuchać, nawet nie udając się, masz się interesować tym, co żona mówi, dlatego, że żona tego potrzebuje, a ty jesteś mężem. Masz pewnie jej potrzeby. Dlatego się najęłeś. Natomiast w pewnych dziedzinach, bardzo namawiam, masz słuchać się żony. Prawie że w ciemno. Jeżeli żona zaczyna mówić o sprawach kształtujących relacje międzyludzkie, to słuchaj się żony w ciemno. Jeżeli mówi, że nie wiem, to tej cioci nie wystarczy wysłać SMS-u na imieniu, tylko trzeba ją odwiedzić z kwiatkiem, to nie tłumaczy, że na pewno wystarczy SMS. Ona to czuje, ona to wie. Kiedy jak się ubrać, a nawet co w jakich okolicznościach powiedzieć. Jak się na imieninach szturcha pod stołem, że już trzeba iść, to nie mów dowcipnie, co mnie kopisz pod stołem, tylko grzecznie stanie wyjść, nie rozumiejąc dlaczego. Ona wie, ona to już wyczuła. A więc można sobie w ciemno wklepać taki program, że jeżeli żona mówi coś, co zahacza o relacje międzyludzkie, lepiej jej posłuchać. Nawet, i to nie jest głupota, panowie, to jest wielka mądrość. Facet ma na przykład firmę, nie zna się na finansach, zatrudnia księgową. Nie jest to żadna ujma.
Ona się na tym zna, nawet jest dumny, znalazłem naprawdę dobrą teściową, co się komu tu się gra, tak? Księgową, więc jest zadowolony z siebie, że załatwił tak sprawnie problem. Ma problem, nie wie o tym, ma problem w budowaniu relacji. Ma w domu eksperta w relacji z żoną, ją samą, bo ona zawsze czuje, co jest dla niej fajne, co nie fajne, co jest miłe, co jest niemiłe. I nie, on nie będzie babie słuchał, tak? On ma swój rozum. On wie w końcu, czego ona potrzebuje, tak? Lepiej od niej. To jest dopiero głupota, panowie. Mieć w domu eksperta za darmo. Jest zainteresowanego tym, żeby ci pomóc, a ty nie. Nie będziesz pantoflarzem. No świat nas do tego buntuje. Także ta blokada, jednej strony kobieta nie chce uczyć, facet się nie chce uczyć, powodowała, że my nie dajemy sobie tego, czego pod siebie potrzebujemy. I nieraz bardzo wiele naprawdę porządnych, uczciwych, przyzwoitych małżeństw nie czerpie radości z małżeństwa, bo w takim klinie. Moje, twoje, nie ustąpię, nie dam się, nie będę pantoflarzem. Nie dajemy sobie tego, czego potrzebujemy. Nawet nie chcemy słuchać. Nieprawda nie może to być dla ciebie przykre, tak? Bo ja nie chciałem to przeprosić, znaczy to nie jest dla ciebie przykre. Ja nie chciałem, ale wyszło na przykrość. No i trzeba to uwzględnić. Nie oskarżać, że złośliwie mi to zrobiłeś, tylko ujawnić. To jest dla mnie przykre. To jeszcze będziemy mówić troszkę o komunikacji. Kochani, pierwszą decyzją, którą każdy musi podjąć w życiu, a właściwie musi ją podejmować co jakiś czas, sobie od nowa refleksję budować na ten temat, to jest odpowiedź na pytanie, czy jestem stworzeniem, czy stwórcą. Naprawdę do tego wszystko zależy. Jeżeli jestem stworzeniem, to po prostu konsekwencją jest tego faktu, jest, że ja chcę rozpoznać wolę stwórcy względem mnie, ją w najczystszy możliwy sposób wypełnić. Jestem w tym momencie najlepszy drogą do własnego szczęścia. Jeżeli uwierzę światu wynaturzoną bezbożnemu, że jestem kreatorem, że jestem stwórcą, to będę wymyślał drogi swojego szczęścia. No jeżeli przypadkiem one by się zbiegły z drogami bożymi, to mógłbym nawet dojść do jakiegoś tam szczęścia, tak? Ale świat raczej podpowiada mało Boże drogi. No. I w związku z tym, jeżeli my nie uznamy do końca tak do bólu, jestem stworzeniem, mam rozpoznać swoje powołanie. Tutaj większość rozpoznała swoje powołanie, tak? Czy kapłańskie, ksiądz Władziu, czy małżeńskie większość reszty, tak? Może jak parę nauczonych jest. Ale teraz to niesie jakieś konsekwencje. Wejście na jakąś drogę powołania. Co Pan Bóg chciałoby z tego dla mnie jako męża? Co Pan Bóg chciał dla mnie jako księdza? Ja mam ciągle odkrywać nawet konkretne zachowania, konkretne sytuacje. A czy Pan Bóg by się z tego bardziej ucieszył, czy z tego? Można by sobie takie testy robić. I wtedy widzi nasza małość, widzi nasz egoizm, widzi nasze zasklepienie w sobie, prawda? No ale mamy stale rosnąć. Czyli ta podstawowa decyzja. Uznanie, że jestem stworzeniem, i mam stale odkrywać, co on dla mnie wymyślił, bo jego wymyślenie jest najlepsze. To na pewno. Nic nie wymyślę. Jeżeli wymyślę coś, co mi przyniesie szczęście, to tylko wtedy, jeżeli to się będzie zgadzało z jego pomysłem. Jeżeli będzie sprzeczne z jego pomysłem, to moje wymyślenie jest psu na buty, na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi. Jeżeli jestem stworzeniem, to mam rozpoznawać, przyjmować plan działania i wypełniać. Znowu, przełożony na czynny plan działania. Kiedy będziemy szczęśliwi? No wtedy, kiedy będziemy sobą. Najczystszy sposób sobą, czyli tym, kim Pan Bóg nas chciał mieć. No, ci brzydsi tutaj Pan Bóg chciał nas mieć mężczyznami. I teraz świat podpada, ale jak masz kasę, możemy zrobić jedną kobietę. Trochę ci odetniemy, trochę ci dorobimy, podhajsujemy hormonalnie, zmienimy metrykę, będziesz prawdziwą kobietą. Nie, w każdej komórce ciała mam zapisane XY, jestem facetem, mam być ślicznie jako facet. I nie jest tolerancją, ani miłosierdziem, ani dobrocią, ani miłością dla ludzi o zaburzonej orientacji seksualnej, żeby im zmieniać, w cudzysłowie zmieniać, bo ci się nie da zmienić. Trzeba im pomóc terapią powrócić do własnej, obiektywnej płci, bo tylko wtedy mogą być szczęśliwi. To mydlenie oczu ludziom. Oczywiście za pieniądze, to wszystko ma swoje tam drugie, trzecie, piąte dno w tym całym biznesie, tak? A na końcu ostatecznie walka z Bogiem i walka z planem stwórcy względem człowieka. Tak? Więc ma być sobą. Czyli tak naprawdę problem szczęścia jest problemem antropologicznym. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. I być bardzo, bardziej, jeszcze bardziej człowiekiem według zamysłu stwórcy.
Kim jest człowiek? No człowiek jest taką istotą, który ma ciało, ale przecież nie kończy się na ciele, tak? W ciele może przeżyć przyjemność, przykrość i to wszystko. Zobaczcie, jakie rzesze ludzi gonią przez całe życie za przyjemnościami, myśląc, że gonią szczęście. Nie. Szczęście to jest inna kategoria, w ogóle inny wymiar. W ciele może przeżyć przykrość, przyjemność. Te same bodźce ode mnie słabszą. Reakcje wobec tego przyjemnościami nie można się nasycić, można się znudzić. Prawo znużenia o tym mówię. A ilu ogrom czasu swojego życia i pieniędzy poświęca na przyjemności? Oczywiście, ja nie chciałem powiedzieć, że nie mamy zażywać przyjemności. Sam często małżeństwo w stanie trudnym podpowiadam wspólne przyjemności, bo to jest szybki sposób gojenia ran. Przeżyć parę wspólnych przyjemności. Tylko my mamy rozum po to, żeby selekcjonować przyjemności. Przyjemność dobra, zgodna z Panem Bożym, mówiąc w skrócie, mam ją zażywać, bo ten czyn się we mnie wchodzi, bardziej staje się tym, kim być powinienem. To jest myśl Karola Wojtyły, to nie wspomniałem, ale myślę, że czytelna dla wielu, zawarta w trudnym dziele osoba i czyn. Czyny przychodzą na sprawcę, czyny się uwewnętrzniają. Stają się tak, jak twoje czyny, może powiedziałem. Tak? No w każdym razie przyjemności trzeba kalkulować, a im nadać odpowiednią rangę. Są fajne. I należy ich zażywać, tylko selekcjonować, żeby nie wejść wojnackiem przyjemności, który oferuje świat. Bo teraz zniszczą. Odejdziemy od bycia sobą, zniszczymy siebie. Idziemy wyżej. Mamy człowiek, jako, mamy wymiar psychiczny, dzięki któremu możemy myśleć, planować, tęsknić i tak dalej. Zwierzę tego nie może robić. I teraz w efekcie, jeżeli ja o czymś tęsknię i to mi się spełnia, przyjmę coś, co jest niedostępne dla zwierzęcia, jest, mam zadowolenie, mam radość, mam satysfakcję. To jest wyższy pułap niż przyjemność. I wcale nie trzeba przeżywać i przyjemności, i zadowolenia w każdej sytuacji życiowej. Czasem trzeba poświęcić jedno na drugiego, obyśmy poświęcali dla wyższego niższe. Skakuję w ogień, wyciągam dziecko z płomieni, ratuję mu życie, jestem cały poparzony, nie jest mi przyjemnie, ale jestem zadowolony, zrobię to, co powinienem zrobić jako człowiek, prawda? Tutaj pokazuje taka prościutka ilustracja wyższości zadowolenia, radości nad przyjemnością. A świat nas właściwie łudzi i zachęca do, wyłącznie do przyjemności. To trzeba używać na rzecz dobra, a nie zażywać niezależnie od tego, czy są dobre, czy są złe. Bo przyjemne. To nie jest żaden argument. Idziemy wyżej. Ponad zadowolenie ze spełnionych oczekiwań, satysfakcja z planów jest szczęście. A ono jest zarezerwowane dla wymiaru duchowego. Czyli ma wymiar duchowy, dzięki któremu może dokonać czegoś, czego nie dokona żadne inne stworzenie. A mianowicie może kogoś drugiego uczynić ważniejszym od siebie. Do szczęścia potrzebna jest relacja osób. To nie jest przypadek, że jest Trójca przy Najświętsza. O, jakie ciekawe na ten temat rozważania teoretyków, fizyków. Ale to zostawmy. Szczęście zależy od relacji, że jest istotą społeczną. Najwyższą relacją to jest taka, w której ten drugi jest ważniejszy ode mnie. To jest relacja miłości. Oczywiście do tego trzeba dorosnąć. Jedynym prawdziwym źródłem szczęścia jest relacja miłości. Jeżeli sportowiec stoi na najwyższym podium mistrzostw świata, pytanie przeciwnika, jak się czuje, mówi, jestem szczęśliwy. Oczywiście on nie wie, co mówi. Jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, bo mu się udał bardzo, bardzo trudny plan. Jednemu na świecie musi udać, udał się jemu. Więc ma problem z satysfakcją, zadowolenie, radość. A to ma się nijak do szczęścia. To nie jest życie duchowe. To jest spełnienie swoich ludzkich planów. Dające zadowolenie. A my mamy marzyć o szczęściu, a nie o przyjemnościach, o zadowoleniu. W tym sensie mówię o porządkowaniu marzeń. Żeśmy najwięcej czasu, trudu, pieniędzy poświęcali na szczęście. A mniej na zadowolenie i mniej na przyjemność. Oczywiście jak zadowolenie się jest po drodze do szczęścia, to możemy ich zażywać. Ale jak przeszkadzają, no to nonsens. Trzeba je odrzucać po prostu. Jakie mamy możliwości relacji miłości jako człowiek? Pierwsza relacja, istota duchowa względem istoty duchowej. Ja, Bóg i ja, drugi człowiek. Taki mamy wybór. Jedyne źródło szczęścia. Trzeba podjąć decyzję. Bardzo muszę uważać te na słowa. Z Boga nigdy nie można zrezygnować. Ale można postawić, i Pan Bóg tak chciał, bo do tego nas stworzył, rozmnażajcie się, czy ci się ziemię poddaną, tak? Pan Bóg wymyślił małżeństwo. Więc zdecydowana większość
zakłada, że podstawowym źródłem szczęścia relacyjnego, międzyludzkiego będzie mąż, żona, na tym się nie kończy, potem dzieci, potem w tej kolejności rodzice i teści, dodatkowi rodzice teściowie, potem inni ludzie. To uporządkowanie jest bardzo ważne, może jeszcze zdążymy o tym kiedyś powiedzieć, żeby nie były dzieci ważniejsze od męża, żeby nie była mamusia ważniejsza od żony, żeby działalność tak bardzo piękna wśród innych ludzi nie była ważniejsza od relacji małżeńsko-rodzinnych, prawda? To musi być uporządkowane. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga i jest zazwane dla małżeństwa, ja to mówię, lawina szczęścia. Największa, najgłębsza relacja, jaka może w ogóle być między człowiekiem a człowiekiem, to jest relacja mąż-żona. To jest jedyna relacja, w której sensowne jest przekazywanie życia, współpracując ze Stwórcą, to w ogóle jakieś notowania takiej najwyższych półek. I teraz nasza miłość przedłuża się miłością do dzieci. Z każdym dzieckiem powinniśmy mieć relację miłości do końca życia. Inna relacja wyrażana inaczej wobec niemowlaka, inaczej nastolatka, inaczej do osoby, którą założyło własną rodzinę, ale zawsze mamy to źródło szczęścia, zawsze to ma być relacja miłości. Wielokrotnie oglądałem tragedię rodziców, którym się nawet z licznej gromadki jedno dziecko zagubiło. Do końca życia nie będą spokojnie spać. Czyli jest szansa na lawinę szczęścia, ale jeżeli coś zagubimy, to mamy tragedię rozwodów, osieroconych dzieci, zagubienia dzieci w życiu, prawda? A co jest ważne, to nasze dzieci wszystkie to pan Stasiowca ilustrują. Zostawia wszystkie, zasuwa za jedno, bo musi mieć komplet. Muszę mieć komplet dzieci w relacjach miłości. A właściwie nadkomplet, bo te, które się ożenią czy za mąż wyjdą, to dodają jeszcze drugie dzieci do kochania, prawda? I jest tylko jeden warunek, powiem o tym na drugiej godzinie. Małżeństwo będzie lawiną szczęścia. Ale skoro jest pomysłem Pana Boga, to jest zapisane w Nauce Kościoła, Humane Vitae, 1968 rok. Małżeństwo nie powstało na skutek działania ślepych sił przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę, nic lepszego nie wymyślimy. I teraz to małżeństwo ma być podstawowym źródłem szczęścia. Większość ludzi na Ziemi oczywiście można z tego zrezygnować, ale kochani, nie dla kariery, nie dla osiągnięć sportowych. Nie dla sukcesów w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie warto rezygnować z małżeństwa, bo tam to nie da szczęścia, da zadowolenie, satysfakcji. Jest jedna, jedyna. Oczywiście wiele osób musi rezygnować z małżeństwa, nie spotykając osoby odpowiedniej, nadającej się do tego. To jest osobna rzecz, to jest tragedia tych osób, muszą znajdować swoją ścieżkę awaryjną, tak? Swojego szczęścia na ziemi. Natomiast jest jeden sensowny powód rezygnacji z małżeństwa. Jeżeli pragnę być w małżeństwie, chcę być ojcem, chcę mieć rodzone dzieci, ale mogę wyjść jakby trochę ponad to, nie gniewajcie się małżonkowie, i zrezygnować z tego źródła szczęścia na rzecz dużo większej niż jest w zasięgu małżeństwa więzi z Bogiem. Taka trochę smutna refleksja. Jeżeli kapłan pójdzie w działalność wśród ludzi i tam będzie chciał się spełnić, to prędzej czy później zobaczy, że małżonkowie mają głębszą więź niż on z ludźmi. I przynosi mu to szczęście, działania na rzecz ludzi, ale nigdy tak głęboko jak mąż żona. No to chociażby dzieci nie będzie miał rodzonych. Więc jeżeli kapłan wychodzi ze spotkania z małżeństwami, on wie, że tamci wszyscy się przytulą w ciepłych łóżeczkach do siebie, a on idzie przytuli się do ściany. Jeżeli wcześniej nie przytuli się do Pana Boga, tak solidnie, to miał poczucie niedosytności, że ma jakoś gorzej. Tak odchodzą kapłańska państwa. Natomiast jeżeli buduje tą głęboką więź, której ja nie mogę zbudować jako mąż, ojciec Majstrem nam mówił w regule benedyktyńskiej. 8 godzin modlitwy dziennie. 8 godzin pracy. 8 godzin odpoczynku. Widzieliście nieszczęśliwego benedyktyna? Ja nie. Ale jak zaniedba tą część modlitewną i poświęci się ludziom, dziełom, takim czy innym, to prędzej czy później się wypali. My mamy szukać najgłębszych relacji miłości. A my wszyscy musimy najpierw to zrozumieć, że nam samym jest to do szczęścia potrzebne. Bo my cenimy aktywność, my lubimy działać, prawda? To jest nasz żywioł. Lubimy widzieć efekty materialne. Kopię dół, jest duża dziura, no to o, coś zrobiłem konkretnego, tak? A patrzę żonie w oczy pół godziny, żadnego efektu. No niby się uśmiechnęła do mnie, powiedziała, że jestem kochany. No niby tak, ale co ona z tego ma?
Strata czasu. Ja tu dom buduję. To właśnie, panowie, trzeba nad sobą zapanować. Nad tymi naszymi ciągotami ku materii. I pewnie każdy z nas będzie miał z tym, co robić do końca życia. Mówię to również swoim imieniu. Że to, ta ciągota, co zrobić w świecie materii, jest tak wielka, że my czasem zaniedbujemy relacje międzyludzkie, które nam mogą przynieść szczęście. Szkoda. Powiem jeszcze jedną rzecz, że kobieta jest nauczycielką, mężczyzna uczniem. Czy ta nauczycielka jest pozbawiona narzędzi, żeby takiego, nie kumata, słonia z tego jest pozbawiona nauczyć poruszać się w relacjach międzyludzkich. Drugie panie, macie narzędzie niezwykle silne. Pan Bóg to wymyślił. Uczynił was pomocą potrzebną po to, żeby się nas nauczyły miłości, ale dał narzędzie. Narzędzie, które jest cała bardzo skomplikowane, łącznie ze skomplikowaną chemią, jak mówię czasem, instytucja zakochana. Chłopak kochał rower. Jeździł 5 godzin dziennie, 2 godziny potem szmatką go pucował, smarował każdy trybik jakimiś tam specjalnymi grafitowymi smarami, spał z ręką na rowerze, bo jakby mu ktoś ukradł, to by chyba umarł. Poznaje dziewczynę, się zakochuje, zapomina o rowerze. Zapominał, on nie wie, że ma rower. Może godzinami z nią chodzić za rączkę, czy patrzy jej w oczy. Ona mówi sobie, patrząc, co masz brudne, czyści, nie uczy się w szkole. Co to za chłop, który nie ma zawodu? Zaczyna się uczyć. Pijesz, palisz, przeklinasz. Rzuca picie, palenie, jednego dnia przestaje przeklinać. Nie chodzi do kościoła, zaczyna chodzić. Działa to 2 lata, około. Przez 2 lata czynów, przez 2 lata nie palenia, przez 2 lata nie przeklinania, przez 2 lata chodzenia do kościoła, a jeszcze dziewczyna będzie inteligentna, będzie troszkę pół roku, no najpierw ona pilnuje, a niektórzy mówią, chodzisz tylko dla mnie, ja tak nie chcę. No to głupia jesteś. To, że dla ciebie chodzi, to jest normalne, bo się w tobie zakochał. Jeżeli robi dobro tylko dla ciebie, to dobrze, to się w nim utrwali, to niech 1000 razy to powtórzy, już będzie dobrze. Więc i mądra dziewczyna zacznie się troszkę wycofywać, będzie udawać na przykład w którąś niedzielę, że ona właściwie nie musi pójść, a no nie idziemy, no to już jest dobrze wtedy. 2 lata zawsze coś się dzieje. Na jednym z pierwszych spotkań dziewczyna wchodzi chłopakowi do łóżka. Nowoczesna, niepruderyjna dziewczyna. Może nie w tym kręgu, w którym jesteśmy, tak? A jakie to jest powszechne? Ona traci moc. On już nic dla niej nie zrobi. Każda z pań tu obecnych wie, z żon, ile wykorzystała tego czasu, kiedy on zakochany mógł zrobić wszystko dla niej. Jakiś procent, nie wiem, oby jak największy. Wykorzystałyście, panie. A co teraz? Nie odwołujcie się do tego, tam to minęło. Co możecie zrobić? Znam jeden sposób, skuteczny. Od nowa rozkochać męża w sobie. Nie osiągniecie tego narzekaniem. Z całą pewnością. Ale podziwem, tak. Nawet gdybyś miał go przychwycić na czymś, co fajnego zrobił, podziwiać. To jest jedno z najsilniejszych, zdradzam taką mężczyznę, najsilniejszych narzędzi. Narzędzi. Mężczyzna podziwiany przez kobietę zrobi wszystko. I nie dopuśćcie do tego, żeby waszych mężów bardziej podziwiały koleżanki w pracy, bardziej podziwiały znajome takie czy inne. Bo tam będzie mu lepiej niż z żoną. To jest początek nieszczęścia. Niekoniecznie zaraz rozwód, zdrada. Nie, nie, nie. Ale nie będzie mu dobrze w małżeństwie. I będzie wymyślał, co może zrobić dla innych. Żeby znaleźć jakąś satysfakcję, żeby znaleźć jakieś nawet szczęście, które podziałanie dla człowieka jest zawsze daje pewne okruchy szczęścia. Ale zapamiętajcie do końca, najważniejsze źródło szczęścia, poza relacją z Bogiem oczywiście. Tamta relacja, dodajmy jeszcze, jest absolutnie bezpieczna. Dlaczego? Bo tamta strona nigdy nie nawala. W relacjach międzyludzkich zawsze obie strony bardziej lub mniej nawalają. Oby coraz mniej w życiu, tak? W relacji z Bogiem on nigdy nie nawala. Inwestycja jest absolutnie pewna, absolutnie bezpieczna. Jak ją przeprowadzić? Podpowiadam. Czy ofiaruj Panu Bogu. Ktoś ofiarowujesz, pewnie chodzisz w niedzielę nasze święto. Może się razem modlicie, może sobie koronkę odmawiacie, może różanie. Niezależnie od tego, na jakim jesteście poziomie, dorzuć coś. Czasem mówię, 1% czasu życia wydrzyj sobie z gardła. Nie zbywającego czasu. Wydrzyj się zgadza, wszyscy jesteśmy bardzo zajęci. I daj Panu Bogu. 1% to jest 14 minut 24 sekundy. Każdemu się to 100-krotnie opłaci. Czy będziesz czytać Pismo Święte, czy odmawiać różaniec, czy wstąpić po drodze do pracy
na chwilę adoracji w kościele? Nie wiem. Skąd wziąć ten czas? Bardzo prosta recepta. Od dawna ją stosuję. Nie masz czasu, to wstań 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy. A jak jesteś leniuszkiem, to jeszcze lepiej, bo pokonasz siebie. Nie doszliśmy do tego bardzo ważnego elementu. Może na koniec, jeszcze pozwólcie, 3 minuty zwijmy to mówienie. Otóż ja mówię, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Dlaczego macie wierzyć? Dobrze mi z oczu patrzę. Albo spotkaliśmy się w fajnym miejscu? Za mało. Zwłaszcza dla mężczyzn. Przywołajmy parę autorytetów. Święty Jan. Jedyny uczeń, który nie zdradził, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, dożył późnej starości. Przychodzili do niego uczniowie. Wiecie, co im mówił? Jedno zdanie. Prosili, żeby kazanie, żeby popowiadać. Mówił jedno zdanie. To jest specyficzne dla wieku starszego, że my już odrzucamy jakieś tam śmieci, rzeczy nieważne, rzeczy mało istotne. Koncentrujemy się na najważniejsze, tak przynajmniej powinno być w życiu dojrzałego człowieka. On mówił jedno zdanie, synaczkowie moi, miłujcie się. Kwintesencja. Jakby się przypatrzyli przykazaniom, tak naprawdę rozprowadzają się do jednego przykazania. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. I popatrzmy następna postać. No, ostry w swoich słowach, genialny w prostocie i trafności sformułowań, to jest święty Paweł. Choćbym mówił językami świata, choćbym miłości nie miał, byłbym jak cymbał. Świat, mnóstwo ludzi w świecie żyje jak cymbały brzmiące. I jeszcze się tym chełpią, od nikogo nie jestem zależny, nikomu nie służę, wszystkich sobie podporządkowałem, jestem najgenialniejszy na świecie, jestem najszczęśliwszym, który gada, że jestem cymbał brzmiący. Nawet nie masz pojęcia, co to jest szczęście. Masz zadowolenie, masz radość, satysfakcję, mnóstwo przyjemności. I jesteś tym bałbrzydący. Pójdźmy dalej. Jan Wianney. Niesamowita postać. Wcale nie z tytułu intelektu. Kłopoty miał w seminarium, ledwo tam się tam łaciny i to się nie mógł nauczyć. A potem 15-17 godzin dziennie siedział w konfesjonale i tłumy zewsząd się do niego schodziły, nakazania do konfesjonału. Tak? I on sobie takie jedno zdanie wyselekcjonował, które powtarzał. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. Ja to sobie przyrobiłem na prywatny użytek. Myślę, że święty Jan się na mnie nie obrazi. Jedną rzecz warto w życiu robić. Miłować Boga i ludzi. Przecież to jest dokładnie pierwsze przykazanie. Warto. My musimy robić inne rzeczy, żebyśmy się też nie pogubili. Ale warto. Czyli to, co przynosi szczęście, to jest tylko miłować Boga i ludzi. A inne mają temu służyć i mamy je wypełniać. Zarabiać na życie, budować domy, to wszystko. Tak. Mamy to robić. Ale tylko miłować warto tak naprawdę. Jan Paweł II często powtarzał definicję, zresztą nie swoją, czasem mu się ją przypisuje, tak często ją powtarzał, za dokumentem Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Nie ma innej drogi do szczęścia, nie ma po prostu. Nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy. Jak tylko miłość rozumiana jako dar z siebie. Nie ma innej drogi do szczęścia. Wszystkie inne to są przekonania podpowiedziane przez Złego Ducha, tak? Że będziesz szczęśliwy, nazbierasz przyjemności, zadowolenia, satysfakcji, czegoś tam jeszcze. I wreszcie Stefan Kardynał Wyszyński. Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. Róbmy sobie monitoring czasu. Jest oczywiście czas konieczny na pracę, na odpoczynek, jest czas konieczny, ale jest pewien czas tak zwany wolny. Żeśmy go zagospodarowali mądrze, a więc na miłość. Bóg, osobna kategoria. Jeżeli zainwestujemy czas w Boga, nawet wydawałoby się mogło kosztem żony, czyli nie mówię o taniej dewocji, tak, że chodzę do kościółka na przykład nabożeństwa, nie gotuję obiadu dzieciom. Nie o tym mówię. Ale jeżeli nawet zainwestujemy, wydawałoby się dużo czasu w relacje z Bogiem, to się stokrotnie opłaci żonie, dzieciom i wszystkim innym. Jeżeli prawdziwie będziemy, to nas będzie zobowiązywało do wypełniania przykazań, co to już nie kradnie, nie zabije i tak dalej, i tak dalej. Czyli ojciec, swoje matka. To wszystko porządkuje relacje rodzinne i małżeńskie. Kochani, no nie powiedziałem tego wszystkiego, co chciałem powiedzieć, jak zwykle, ale myślę, że dostatecznie dużo, żeby na chwilę refleksji się nad tym zdobyć. I do tego zapraszam.
żeśmy nie zostali na poziomie, posłuchaliśmy, było fajnie albo mniej fajnie, poszliśmy do domu i nic nie zrobiliśmy. To mówię do każdego. To mówię i do siebie, i do księdza Władka, i do mojej żony, i do każdego z was. No. Żeśmy myśleli nad tym, co mogę w życiu zmienić, żeby być szczęśliwszy. Jaki czyn mogę wprowadzić w życie, którego dotychczas nie było, choćby trwał 5 sekund, który mnie uczyni szczęśliwszym, czyli bardziej miłującym. Woo!